Imanyczku, Czesi czołem, Czeski z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z American Arcadia, gdzie mamy dokument do podpisania, żeśmy ostatnio mieli taki plot twist, który nam tutaj Vivian przedstawiła wizję, czyli tą prawdę. Znaczy to właśnie ciekawe, czy to jest prawda, nie? Bo tego jeszcze nie wiemy. Ale wydaje mi się, że to może być prawda. I to, co mi się wydaje, to to, że to no, Trevor został tak oszukany, tak? Przez Angelę, która myślę, że ona też w to wierzy, że tam ludzie zostają usunięci i tak dalej, bo takich głupot mógł jej nagadać ten breakout, ten gościu w masce, który ciągle gdzieś tam się chowa, który próbuje namieszać, który jest tam niby tym ruchem oporu tak zwanym, który jest tym jednym z tych uciekinierów, którzy tam kiedyś uciekli, tak? Niby. I myślę, że za tym, znaczy taka jest moja teoria, ale nie wiem jak ta gra się skończy, tak ja po prostu myślę, że ten ktoś stoi za tym, bo chce namieszać, chce zaszkodzić jakoś temu projektowi American Arcadia, który też nie jest do końca etyczny moim zdaniem, bo, no bo wyobraźcie sobie, że rodzicie się w swoim mieście, żyjecie, pracujecie, ciągle tutaj, że wszystko jest prawdziwe, a tak naprawdę was obserwują tam tysiące ludzi, czy nie wiem, nawet miliony może, nie wiem, jaka jest popularność tego programu American Arcadia, ale że ktoś was obserwuje, a wy nawet o tym nie wiecie, nie? Taki Big Brother, tylko że bez waszej świadomości. To jest właśnie dokładnie ten sam case, który był w filmie Truman Show, który bardzo polecam obejrzeć, bo jest naprawdę świetnym, z Jimem Carreyem, gdzie też właśnie całe jego życie Trumana było no, pod kamerami, o których on nic sam nic nie wiedział, nie? No dobra, ale zobaczmy, bo jestem ciekawy jeszcze jaki plot twist i kto za tym breakoutem się kryje. Czy to jest jakaś znana nam postać, tylko że pod maską I jeszcze się coś o tym dowiemy, bo tego nie wiem. Podpisujmy w takim razie tą umowę. Znaczy nie wiem, czy podpiszemy, ale zbliżmy się. Trevorem. I no i cyk. Oho. Dwie godziny po wypadku samochodowym. Trochę wcześniej. A teraz z perspektywy Angeli. No właśnie, kurczę, nie podpisuj. Kurczę, czy to jest faktycznie... Zastanawiam się, czy faktycznie tą teorię, którą powiedziałem na samym początku, to ma rację bytu, ale tego jeszcze nie wiem. I'm switching through the closed circuit television and I can't find him anywhere. Not now. I'm so worried about Trevor. Kolki nie. Oh shit, my phone. Czyżby breakout? What happened with Trevor? Where is he? They pushed him off the road. They turn on the TV. What are you talking about? We need to get to... Trust me, Kovacs. Turn the TV on. He's alive. He's alive. Oh, thank God. Who leaked this? Was it us? Of course it was us, Kovacs. They wanted Trevor to be known? Fine. Now everybody knows him inside and outside Arcadia. But where is he now? If he's still inside Arcadia, there must be a way to find him. Maybe, but we would need to access the Hexagon. I can sneak inside. Maybe I can track Trevor from there and then go to... Do not even think about it, Kovacs. The Hexagon is not like any other Walton Media building. We are talking about the nerve center of Arcadia. We are talking about insane security measures. We are talking about... I'm gonna do it. With or without your help, number six. Okay, fine. But I will be with you, guiding you through the entire process, copy? Copy that. And if something goes wrong, remember, you do not know us. You have never heard of us. Spare me the lecture. I knew what I signed up for when I joined Breakout. So, yeah, going to the Hexagon was my idea. Well, kind of.
And even today, I still wonder if that was a bold move or a stupid move. Probably a bit of both, all things considered. Ja to trochę mi teraz zmienia trochę też myślenie, jakby. Oh, this blizzard is getting worse by the minute. I'm freezing out here. Do you read me, Kovacs? With a little bit of static due to my old headphones, but I can hear you. Good. Now, listen carefully. You are in front of one of the back entrances to the hexagon. The staff here use a special secure digital card to access the place. You will find one in the back alley inside a metallic box. Kurczę, to teraz jeszcze inaczej myślę. Myślę teraz, że po prostu to co ujawnili, ten breakout, pomogło pomóc Trevorowi, że go nie zadziabali. Tylko tak, no, cała opinia się teraz dowiedziała, że jest Trevor, tak? Zwrócili na niego uwagę. To teraz po prostu ta sama American Arcadia, czy tam Vivien, nie mogą go tak usunąć, bo ludzie by się interesowali, co się stało z Trevorem. Ej, teraz to mi też... ja nie wiem, komu wierzyć. Dobra, pizza, 20% taniej, proszę bardzo. O, to już mi się podoba. Tango pizza. No dobra, dobra, ale coś jeszcze w skrzynce miałem tutaj pogrzebać. W tej? It's no use. It's no use. Jakieś skrzynce chcieli, żebym pogrzebał, ale to może gdzieś tam dalej jest. It's no use. No dobrze, pójdźmy dalej w taki. Cyk, cyk, cyk. Hey, it's the Arcadia 6 sign with all your names written on it. O, wszystkie imiona, szóstki. No są, zaraz czekajcie, poczytamy kto. To jest kto. Dobra, czekajcie. Dolores, Luther, Sid, Chloe, Anthony i Emily. I know you probably won't answer me on this, but which one of them are you? Luther, Sid, or Antoine? You guessed it. I am not going to answer this question. Yeah, I thought so, but had to try. A może to ktoś inny, podszywający się tylko pod tych... How did you manage to get your hands on this card? That was a combination of social engineering, months of decrypting code, and a bit of pure luck. We were saving it for a special occasion, but what better day than today? No dobrze, podejrzany. Tak jakby oni mieli dostęp do całej tej American Arcadia. Jakby ktoś był od środka, a może to nasza szefowa. Ale nie, no ona była przecież, żeby sprawdzać, czy my jesteśmy podejrzani. Przecież nie. Nie mam żadnego pojęcia. No i łatwo. Hexagon. Your SD card grants you access to only the basic level, the triangle. You will not get too far with just that. So how am I going to find Trevor's location then? We have added some extras to your SD card. One of them is some homebrew software that can be used to reverse engineer level access devices. Kurczę! Skąd oni mają takie rzeczy? Tutaj proszę bardzo, jakiś ten... Chyba to było początkowe, to miasto. Miasto jutra. Widać. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze w ogóle mamy. Jakieś papierki, inne bzdurki, jakiś telefon, komputer. Mogę tutaj nic ten? No dobra, to nie, to nie. Idziemy zaraz do góry, ale jeszcze bym sprawdził, czy czasem tutaj czegoś nie ma. Pod schodami. A pod schodami siedzi Harry Potter. Kto oglądał Harry'ego Pottera od pierwszej części, to chyba wie, o co chodzi. Dobra, trójkąt, czyli tu mogę wejść, bo mamy tą kartę trójkątu. Cyk. A tu nikogo nie ma. Cicho, mogę się napić wody? Trzeba się nawadniać, nie? Tu mamy. S-O-A-R. Soar? Like in Walton's motto, soar higher than ever before. Yeah, it's an acronym of the four different areas of this building. Security, Operations, Arcadia Control Grid, and Realignment, whatever that is.
Anyway, we should focus on finding Trevor for now. The Arcadia control grid sounds like the place to geolocate him. Yeah, you're right. Sieć kontrolna. Czyli co, security? A nie, operation, tak? Bo nie przetłumaczyli tutaj ten, a na tym mi mówią. Tam jest trójkąt, to tam będziemy mogli wejść, a tam są już jakieś inne. Dobra, czyli tak i tak musimy iść tutaj, czyli do security. Tak? Podejrzewam, że tak, bo jak wchodzę tutaj, to po tej stronie jest security. Dobra, mamy tylko dostęp i tak do trójkąta. Radia control grind. Tyk. Chodzimy. Pewnie trzeba będzie zdobyć te inne karty teraz. Tak podejrzewam, w jakiś sposób. Ja w ogóle tutaj tak pusto? Tam coś widzę. Tak cicho, pusto? Halo? I see a machine on the other side of this glass. I believe it has a rhombus symbol on it. Ja się też zauważyłem. Access level device. Make sure you get there. Copy. Muszę się do niego dostać. O. My phone is vibrating. Remember I mentioned those extras we added to your SD card? That is a proximity sensor detector. This tool works like a Geiger counter. Whenever you are close to a proximity sensor, that bar will rise. So tread lightly. And if you see that red bar rising, you had better move back. Powolne pikanie telefonu. A co, nie mogę tu przejść? Może tędy muszę przejść. Na to wygląda. Dobra. Tu widzę jakiś ten. Czy ja muszę tędy? Oh, damn it. Do I really have to get inside that vent? Looks like it. Na to wygląda. But I can't look at my phone in here. How the hell am I gonna avoid those sensors? Try to guide yourself with the sound, Kovacs. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Coś tam pyka. Powolne pikanie telefonu. W ogóle jest napisane też, nie? Dobra, chyba dobrze, że idę. Oho. Może nie tędy. Tyk. Tom Struny. Dobra. Łatwo się przechodzi. Mamy czujnik. No dobra. Przeszliśmy. I don't see any cameras in here. Weird. No tak. I don't see any cameras in here. Weird. And you will not see them. Our intel says they do not have cameras in the hexagon. We do not know the reason for this. One comes to mind. Whatever they're doing in here, Walton Media does not want it on record in any way. Te, niebezpiecznie. To jest coś, żeby chyba wcisnąć. Tylko czy ja tutaj dojdę tak normalnie? No. Oho. Jest. No i tutaj będzie pewnie jakiś, kurde, chyba zygzaki robić. Oho. Oho, dobra, tutaj. What? That door has a timer? What kind of moron puts a timer on an automatic door? Well, Kovacs, every automatic door has a timer. No, chyba sobie... A sobie jaja robią z tym czasem.
Czekajcie, bo to będzie tak tutaj. Gdzie tutaj? Gdzie pewnie. Dobra, dobra, jest. Uff. Finally, I'm inside. Uff. A, tu już nie ma tych czujników? Możemy sobie przejrzeć. To jest tak, to jest tutaj, żeby pobrać, a ja bym chciał jeszcze sobie zobaczyć. O, tu proszę bardzo. CNN. A to chyba nic nie ma do przejrzenia. Dobra, pobieramy. Sounds easy, but how do I do that? You have to press buttons to swap the positions of the two geometric shapes. It is not that difficult. Musisz wcisnąć przyciski, okej. Okay. A to? Jak wcisnął? A. Czyli nie wiem jeszcze co. Jak to zrobić? Oho! A tak? A, dobra, 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 dobra. Czekaj, 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 czekaj. Wiem o co chodzi, tylko muszę to zamienić. W ten sposób. Czekaj. Nie, bo doszedłem teraz do tego samego. To? Reset, aha, dobra. A to nie będzie takie proste? What am I doing wrong? Teraz będzie dobrze. Daje mi się, bo teraz tu. Dobra. Vivian Walton surprised everyone a few hours ago with this live statement, following the leak of images of one of its citizens fleeing the show. I have to admit, I'm enjoying doing my bit to wipe that creepy smile off her face. In light of the dissemination of the unauthorized images of the citizen of Arcadia, Trevor Hills, Walton Media feels compelled to issue this statement. We categorically deny all information that has been made public about the circumstances surrounding Trevor Hills' so-called escape. Such information, which is clearly intended to damage Walton Media's good reputation, lacks the slightest hint of veracity. Walton Media and the American Arcadia team have taken every measure to ensure Mr. Hill's physical well-being. Tomorrow at 8 p.m., there will be an official live appearance clarifying everything that happened regarding the behavior of our citizen. This appearance will include the testimony of Trevor Hills himself. Thank you. Wait, Trevor Hills himself? What is she planning, to wipe his brain clean? You can expect anything from Vivian. I detest her, but I have to admit that wretched woman is shrewd and cunning like no other. Hold on a second. Number six? What's happening? Damn it, guys, they're down here. We need to go, now! Kovacs, they found us. What? Who? Walton Media's goons, of course. They must be tracking us somehow. Everybody gear up, because we are out in five! Listen, we have to go now. I will get in touch with you again as soon as we reach a safe spot. Okay. Kovacs, find Trevor and get him out. Guys, make sure we leave no trail behind us. From now on, you are on your own. We are counting on you. Stay safe, number six. And good luck. Good luck to you too, Kovacs. No dobra, to się robi, zaczyna się robić niebezpiecznie. A to wejdę tutaj teraz, tak? Wejdę, bo mam teraz i trójkąt i romb. A romb to widzę, że tam teraz mamy też do wejścia naprzeciwko. Czyli do Operation. Cyk. Jesteśmy w pentagonie, czy tam heksagonie. Cyk. No i tutaj teraz mamy dostęp. Operation. Mamy kolejny symbol. Jak
którego pewnie jeszcze nie mamy. Zaraz gdzieś znajdziemy. Halo? I'll be damned. I'm on my own. I'm literally scared shitless. Okay, not literally. Był kolejny symbol. Tu widzę, że chyba można wejść. Po prostu. Przez kratę. Bo, czekajcie, bo te drzwi? Nie, tutaj nie można, dobra. To wchodzimy tutaj. Cyk, cyk, cyk. Rurami. Aha, kurde, to się taki fajny ten zrobił. O, nie wiem czy to... Pewno tu? Tu jakieś... Ludki. Ooh, looks like I got inside the Walton Media Illuminati meeting. And look who's here. Hello, my fellow American Arcadia teammates. It is so good to see all of you here. Hello, Hello Vivian. First of all, we know that whatever happens tomorrow is going to be crucial to the future of Walton Media and American Arcadia. So, my thanks and appreciation to every single one of you for your commitment. No, thank you, Vivian. Pathetic. You're too kind, Kendra. I don't deserve you. On a different note, I've talked with Trevor and I'm convinced he'll come to his senses. Sooner than later, I hope. And once he signs, we'll bring him to a realignment booth and everything will be ready. Realignment booth? Until then, let's stay in high spirits with a positive attitude and everything will go smoothly. Am I right or am I right? Of course, Vivian! See you tomorrow then. And remember, teamwork makes the dream work. See you tomorrow. See ya. Alrighty, see you tomorrow. Bye, Vivian. Boy, Vivian's super nice. She's the best. Wait till you see the look on Michael's face when I tell him I spoke directly to her. Kurde, zepsuli mój cały ten, moje całe domysły z początku, bo tutaj się dzieje jakieś po prostu złe rzeczy. Number 6 was right. I don't know what a realignment booth is, but it reeks of brainwashing. Z drugiej strony. Vivian really is the evil bitch supreme. I better hurry and find that access machine thingy before Trevor signs anything. Chociaż z drugiej strony taka kabina rewizyjna coś tam, ona miała po prostu osłabić ten jingle, nie, w naszej głowie. To może to znowu jest źle rozumiane przez naszą bohaterkę. Nie wiem, zobaczymy. Ale coś, nie wiem, nie ufam nikomu już teraz. A, dobra. Ja teraz mam tutaj taki... The access level device is right there. Good. Nie mogę się czegoś jeszcze tutaj dowiedzieć? Więcej? Dobra, bierzemy. Tu. Hey, this device works differently. So, what do I need to do now? Poczekaj. Jak to, co? Czekaj. Czekaj, Stefan. Chyba spierdziłem już. Tak. Dobra, bo to może się ruszać tylko raz w tą stronę, czyli to już zrobimy tak. Raz tu. Chyba udało mi się to zrobić tylko teraz, bo już miałem ten, czyli tak. Robimy tu raz, później tu raz. Teraz tym przeskakujemy tutaj, Przesuwamy to tutaj, tak? I teraz mamy na przemian. Teraz musimy tylko to tu. Chyba to mam. To przesuniemy w tą stronę, to przeskoczymy. Tak. Nie, tu. To przesuwamy tu, to przesuwamy tu, tu, tu. Dobra, łatwo. Mamy dostęp do Pentagonu, myli państwo. Cyk.
Dobra. Shit, interceptors. I'm telling you, he might look like he's 80, but this guy runs as if his life depended on it. Well, that kind of makes sense. All night long, playing hide and seek in the wetlands. Dan broke a leg chasing that asshole. Nara. Kovacs, do you copy? Oh. Number six. Nasz kolega. What happened? Did you make it to the safe house? Take the next exit right, number four. Not yet, we're still on the road, but I think we lost them. For now. Any news from Trevor? Yeah, but not good news. You're right. About everything. We have to hurry. We must anticipate and maybe carry out a really bold move. What do you mean by that? There is no time now. Focus on entering the Arcadia control grid, Kovacs. Okej, czyli teraz muszę control grid tutaj się dostać, tak? Attention, all security personnel. There has been a security breach in the hexagon. Dobra, czekaj. Czyli wychodzi na to, że ja miałem tutaj przejść, tylko wtedy nie przejdę. A prawą stroną, czekajcie, dobra. Attention, all security personnel. There has been a security breach in the hexagon. Jezus, tu na plecach jest, a ja tutaj kombinuję jak koń pod górę. No nie wierzę. Dobra, nieważne w takim razie. Man, you were right again. That hall is plagued with infrared beams. Aha. Not good. Do you see a way to shut them down? There is a device in here. Let me try. No, tak tylko, że potrzebuję innego jeszcze klucza. Kochanienka, tego nie mamy. Oh, you gotta be kidding me. The device to shut the beams down is an hexagon level? What do I do? We cannot wait anymore, Kovacs. Memorize the position of the beams and try to... Reenact the laser scene from Ocean's 12. You were gonna say that, right? Sort of. But without the pop culture reference. Serio? Ale to czekaj. Tu są cztery lasery. Ostatni jest siatka. Przedostatni kraty. Pierwsze są kraty. O Jezus Maria, czekaj. Jeszcze są kraty, ale takie kraty. Nie mają z lewej. Tu jest całkowicie siatka. To ja nie wiem, jak w ogóle przejść. Kraty. Krata. Naprawdę tu mam przejść? Jak ja mam to przejść? Kratka, kraty. Kratka. Nie, czekajcie. Pierw. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz. Cztery. Tak, jest to pierwsze. Ja, ale czekaj, no, ale... Przecież to i tak nie jest nie do przejścia. Jak? Czekaj. Tu przejdę, tak? W tą stronę. Ale jak mam przejść tą siatkę tutaj? Attention, all security personnel. There has been a security breach in the hexagon. Czegoś chyba nie rozumiem w tej układzie tym. Moment. Man, you were right again. That hall is plagued with infrared beams. Not good. Do you see a way to shut them down? There is a device in here. Let me try. A, chyba, że wiem, jak to zrobić. Tak. Tutaj przechodzimy z
prawej strony. A tego to nie wiem. Tutaj przechodzimy z prawej strony. Drugie przechodzimy z lewej strony na kucaka. Znowu z prawej. A tu na kucaka środek. Nie wiem, spróbujmy tak, nie? Nie mam pomysłu, ale może to jest jakiś tam... Właśnie podpowiedź. Dobra, to pierwsze mamy tutaj. To myślę, że po prostu idziemy tak. Drugie na kucaka tutaj. Tak. Trzecie z tej strony. Tak. Tu na kucaka środek. No dobra, to jednak... I made it. You are now in the Arcadia control grid. Every critical system of the city runs through these servers. I would gladly shut this whole room off if I knew how to. Me too. But since we do not know how to do that, we should use it to our advantage and find Trevor. No! I can't believe this machine is also a hexagon level! Oh, thank God! There's one of those access level devices in here. No! I can't believe this machine is also a hexagon level. Oh, thank God. There's one of those access level devices in here. Uh-huh. A really simple wiring, that's all. I only have to keep track of the yellow cable. I'll take a picture of it just in case. Mm-hmm. Mamy fotkę. Ale tu znowu potrzebujemy ten heksagon, tak? Tak, a my tutaj. Nie mamy tego. This door goes straight to realignment. You do not need to go in there. Yet. No dobrze. Dobra. How does this thing work now? Why do they make this process so damn complex? And why does this machine provide access to all levels? Ojej. I only need hexagon. Ojej, czekajcie, hexagon. Idzie tu. Moment, ale to coś jest nie tak z tym kablami. Tu jakoś inaczej te kable. Zrobiliśmy sobie zdjęcie, tylko teraz jeszcze muszę zrozumieć, po co to zdjęcie. Tu. To leci na ukos czerwony. A mogę odznaczać to? Mogę. Muszę to znowuż to zrozumieć. Co ja muszę tu zrobić? Ja muszę zaznaczyć wszystkie tam, gdzie są żółte. Znaczy nie, to by było głupie. Mamy układ kabelków, tak? Interesuje nas heksagon, czyli żółty. Żółty idzie tu. Później idzie tu. A po co mi ten układ? Nie.
Czerwonym idzie tu. Nie ma sensu jakiegokolwiek. Nie mogę w ogóle sobie wyobrazić, po co mi jest to zdjęcie, nie? Nie potrafię sobie po prostu... Idzie tu... W dół ten kabel jest połączony tu... Później musi być żółty, który jest taki na ale nie ma tutaj takiego. Nie rozumiem. Kompletnie nie rozumiem tej zagadki, powiem szczerze. Chyba jestem za głupi na nią. O kurde. A co nam to daje, że my to przepniemy tutaj, ten kabelek? A czekaj. Jak jest czerwony i żółty, to jest tu. Później jest tutaj. Później idzie... Raz, dwa, trzy... W tą stronę. A tam, gdzie jest czerwony... Żółty... Nie no, ja kompletnie nie rozumiem tutaj tego. Nie rozumiem, jaka tu jest zależność pomiędzy... Tym a tym. O, czekaj. To jest na odwrót. Tak jakbyśmy to mieli z tej strony, to żółty idzie tu. Dobra, już wiem. Później idzie tu żółty. Później idzie w dół żółty. A idzie później tutaj. Później z tego idzie tu. Idzie w górę. Idzie tu i tu. Dobra. Już zrozumiałem, po prostu robiłem zdjęcie. Arcadia Control Grid. Help me find my good friend Trevor Clarence Hills, aka Arcadia's public enemy number one, aka 10392. 372 cameras? Really? Looks like this is gonna take a while, number six. Do you have time now to explain that really bold move you were talking about? Yes. Once you locate Trevor, get him to... You know where old Arcadia is, right? The abandoned prototype town? Why do you want me to bring Trevor there? Because that is where Arpad Kovacs' Visiorama workshop is. And since we know they stole his technology for the jingle, we need to use it to get it out of Trevor's head. What? Removing the jingle? Are you crazy? That plan is like a 100-to-1 shot, to put it mildly. We barely know anything about the jingle. That is why you need to get inside realignment and find as much information as you can. But only after you bring... number four, I told you to slow down, damn it! Stop the car and act casual when the cop comes. Kovacs, please, trust me. Bring Trevor to old Arcadia. We're counting on you. There he is! Starting. Finally. No, Trevor, don't do it! Don't sign that! Comms were locked, so the only way I found to communicate with him was to play an audio file from my phone. And guess what song was the first one in my recently played files? Angel... Kovacs? Is that you? Okay, and... How do I get a brand new start?
Got it. Although I don't think I'm going to be able to keep doing this using only verses of that stupid song. No i teraz mamy, proszę bardzo, cyk. No i łatwo. 10392 has been detected. Sending drone to the courtyard. Aha. Attention. Subject spotted. Send drones to the core courtyard. Co? Czekaj, czekaj. O, o. 10392 has been detected. Sending drone to the courtyard. No przecież, ej, halo! Tak się nie da. Sending drone to the courtyard. Attention, subject spotted. Send drones to the core courtyard. Co? Halo, przecież nie doszedłem do światła. Teraz może? O. 10392 has been detected. Sending drone to the courtyard. Nie mogę wyczuć tego jednego światła. Lećmy tam. Nie, ale to teraz się zapali. Nie, ciu, 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 ciu. Dobra. Udało się. Idziemy dalej. Drzwi. Stefan, otwórz. Na 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 ra 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 ra. No, the Arcadia Core. The beating heart of the city of tomorrow. First time I've ever heard of this place. O, on jest pan policjant. Dobra, czekajcie, co ja mam zrobić z tym? A, dobra, widzę. Widzę. Dobra. Znowu, jak szczur, wentylacją. Cyk. 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 I'm heading back to my penthouse now, Chief. Make sure everything is ready for tomorrow. Got it? I will see to it personally, Miss Walton. Just give Trevor some time. He'll come to reason. I do not have much faith in that, but we'll see. Oh, and Chief, you don't need to overdo your thing, you know, all the time. Just settle back a little bit, okay? No can do. That's the way I work, Miss Walton. Whatever. See you tomorrow night. No dobra, czyli ten, czy no, ale na, no, dobra. Dalej nie wiem, czy Vivian mówi kłamstwo, bo takie te jej gadki takie są, które nam nie przedstawiają, że to jest kłamstwo, to co ona powiedziała, nie? Tak więc, kurczę, trudno mi powiedzieć tak szczerze, czy faktycznie ona kłamie, czy nie. Ale my uciekamy, na pewno. Kovacs, if you can hear me, this place is full of drones. You better do something. Wiecie, co to jest to? A, ja tu mam pełno kamer, o jest! Czekaj, 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 o Jezus! Aha. Tu. Tu to. Tu idzie z boku drzwi. Idzie to chyba. Nie.
boku drzwi. Boku drzwi, to będzie to. Tyk. Później dalej idzie też z boku. Będzie to. Tak, tu. Tak, jak to ty mam sterować? Halo? Okej. Jest urządzenie. Lecz. Wybierz urządzenie. Aj, halo. O. Mi się nie da w ogóle poruszać, nie? A chyba, że ja muszę ten. Czekajcie. O, było tam przez chwilę. To nie. Zaraz dronami sobie. No, gości tutaj po ten. The day of the running started. Wiecie, bo ja muszę teraz tak nie schakować. Muszę tu ogłoszyć pacjenta. Pierw. O. Tyk. No i elegancko. Nie, tego nie potrzebuję. Drona. Potrzebuję. Drona, który tutaj będzie zaraz w tych drzwiach się pojawiał. Tyk. Ta. Jestem tutaj latasz, chłopie. Tyk. No tam był, dobra, jest. Jest elegancko, pięknie. I chyba to będzie wszystko. Mam nadzieję. Oh. Looks like the drones are on our side now. Cool. A jak żeby inaczej, panie kochany. Zhakowane. Wysłane. Nie wiem, czy tutaj coś. Aha, wiecie, bo jeszcze. Tam coś jest, jakiś dron. Nie wiem, czy on jest po mojej stronie w tym momencie. Nie wiem, czy tym dronem jeszcze nie będę musiał coś zrobić. To jest ogłuszony pacjent. Lecisz. O, czekaj, cyk. Tak. Okej, okay, tylko tu muszę chyba włączyć... w jakiś sposób żaluzję. O, czekajcie. Styk. Aha. Może tu gdzieś będę mógł coś zrobić? Czekajcie. Hakien. Można tu coś zhakować? Nie. No to nic nie widzi może. Czekaj, właśnie, czekaj, no. Why is this door beeping so loud? Stop beeping, damn it! Hexagon, drone to Core Hall 40B. Drone to Core Hall 40B. Drone to 40B. What's going on? The drones are off? It is. Eye on the target. Aha. To ten. A nie, no tu dalej są te ziomeczki? Cyk. Mogę się poruszać, jak jestem ten? Nie, mogę.
Ej, czekajcie, ale to chyba będzie najlepiej? Albo czekajcie, jeszcze inaczej. Tak, ja muszę sobie teraz tak ustawić, cyk. W ten sposób. Teraz tak. Klikam. Why is this door beeping so loud? Tutaj. Stop beeping, damn it! Ładnie. Pięknie. Elegancko. O, takie coś walczyłem. No i teraz możemy sobie spokojnie przejść. Dobra. Teraz tutaj będziemy też kończyć grę. Cyk, myślę, że tutaj sobie skończymy. Moi mile państwo. Dalszą ucieczkę Trevora sobie zobaczymy w kolejnym odcinku. Kurczę, no robi się tak ciekawie. Nadal nie wiem tylko, kto ma rację. Czy naprawdę tutaj chcą mu zrobić pranie mózgu i ten program jakiś, czy po prostu na fali popularności Trevora chcą po prostu sobie podbić popularność American Arcade. Nie wiem, ale dowiemy się w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinku i do zobaczyska. Nara!